Jak wyłączyć czas? Obejrzyjcie film Wehikuł czasu z roku 1960, bo tam wiele przekazują odnośnie ciemnej przyszłości. Pokazują pierścienie, które mówią o wojnie wschodu z zachodem, która potrwa ponad 350 lat. Tak naprawdę jest to wojna dwóch czasów, jako zderzaczy powodujących ucisk, do wprowadzenia chaosu i toczącej się gry pomiędzy duchowością a samoświadomością, pomiędzy energią i ego. Na poziomie fizycznym obie struktury mocy poznania dobra i zła są skażeniem i nie ma mowy o właściwej atmosferze, a tym bardziej o pełnej możliwości oddychania, bowiem jesteśmy ograniczeni tlenowo, znajdując się jakby pod wodą z cykającym zegarem na butli do odmierzania końca i początku naszego zanurzenia. Właściwie nie ma prawdziwej energii, czy też wiarygodnej nazwy na pojęcie, czym jest życie, jak w przypadku ego. Będąc w zanurzeniu, jesteśmy skazani na warunki panujące pod ciśnieniem, czyli w tym ucisku, który trwa, odbywając swoją podróż do tej ograniczonej przestrzeni, akwarium, gdzie ulegamy różnym fizycznym przemianom. W obliczu tej niebezpiecznej pseudonatury, która ukształtowała nasz gadzi mózg jedynie na kawałek mięsa. Tak więc na tym poziomie, gdzie teraz tkwimy w zanurzeniu, w tym skażonym akwarium. Nasze różne rodzaje mózgów, gadów, pod tym ciśnieniem mogą również uwzględniać różnice w temperaturze ciała i to, czy jako ssaki jesteśmy bardziej gorącokrwisty czy zimnokrwiści, anomalie takie jak ślepota barw, daltonizm, nasze wyczucie kierunku i orientacji przestrzennej oraz nasza zdolność wizualizować rzeczy przestrzennie, a myślenie słowami. Zarówno bestia żyjąca w nas jako ten płas nazywanym człowiekiem, ludzkim ciałem, tak i ten psychoduch, czy też energia, to tylko pływająca małpa. Zatem czym jest właściwe istnienie i źródło mocy? Czy też energia jako napęd życia poza tym podziemnym i wodnym światem, gdzie albo jesteśmy morlokowie, niewolnicy, klasa nieuprzywilejowana, albo płetwalami, klasa kosmiczna, której się wydaje, że są bogami. A to jest taki podział na morlokowie i elojowie, świat w wehikule czasu Velesa. Kiedy główny bohater trafia do przyszłości za pomocą własnoręcznie skonstruowanej maszyny, wydaje mu się, że to, co w nim zobaczy, będzie doskonałe. Rzeczywistość okazuje się jednak przewrotna jak zawsze i ten wymarzony raj jest tak naprawdę koszmarem, miejscem, w którym żyją dwie rasy posiadające wszystkie najgorsze cechy człowieka. To jest właśnie wizja tego, co teraz jest, i kreuje się w świecie hybryd, ludzi, a raczej już podludzi. Kolejny przykład, jak zmieniają nam świat. Za drag mamy dragi, a hipy jak chipsy, wszystko do wciągania i wysysania. Pompa do tłoczenia krwi. Zobaczcie na symbol sportowej marki kółeczko z literką R. Czyli real w kuli, w akwarium, eksperymentu. R, rywalizacja o energię. Wyrazisty znak tego, że żyjemy w środku Ziemi, to jest oznaczenie Ziemi. To jest firmowa pieczątka tego papierowego potwora. I tak symbolicznie i realnie ograniczyli dostęp do tlenu, a tym samym do atmosfery. W całym tym czarze przychodzi teraz ogarnięcie, i to nas przeniesie do stanu podobnego do Attara poza akwarium. Efekt, którego oczekujemy, jest moment wynurzenia i odstawienie sztucznego aparatu do oddychania. Jak możemy nazwać ten moment? Można to porównać tylko z tym, gdy straciliśmy przytomność i po długiej przerwie otwieramy oczy. Zupełnie tak, jakby nic się wcześniej nie stało i nic się nie wydarzyło, bo to było chore i minęło, a my trwaliśmy niezaprzeczanie do tego, czym był ten podziemny i podwodny świat wszystkich rodów. Po czym był ten ród? Rod to linia. Granica pomiędzy światem z ograniczonym czasowo tlenem, a tym, gdzie już nie ma żadnej linii, ani myśli w tym wyobrażeniu, ani stwórcy, gdzie nie potrzebujemy szukać wzorcowych genów i świętej krwi. Lecz w takim razie, gdzie tkwi prawdziwa istota? Ale tak naprawdę jest to pytanie o to, gdzie tkwi właściwy punkt naszego trwania. A tym punktem skupienia może być jedynie Midgard, pałac najwyższego. Poza zderzaczami, to ruch, który ma w swojej mocy i opanowaniu wszystko, co jest przyczyną odwrotności przestrzeni. To dotknięcie drzewa życia, które pozwala nam sięgnąć jego jądra i otoczyć się nim. Na pewno nie w samej więzi krwi ani w mięsistym mózgu. Serce i DNA to wibracja, ale to nie jest jeszcze to, same rody to DNA. Dlatego wykosili, ale tak naprawdę rody to kody, podszycie, to tylko wizualny aspekt, to wszystko, co mogli zrobić, zamienić czy wymyślić. I dlatego w tym zanurzeniu nasz język stał się jedynie szyfrem.
i inaczej runami, a następnie słowami, i myślokształtami, budulcem czasoprzestrzeni w podziemiach i pod wodą, gdzie żyją gady. Jednak naszym miejscem jest środek Ziemi, czyli jednocześnie ponad Ziemią, czyli ponad podziemnym światem i zarazem nad wodą, to czym jesteśmy, to latającym polano, i dlatego naszym polem umożliwiającym nasze istnienie jest Ziemia i woda. Tak znajdujemy się właściwie w centrum, na miliard, jak drzewo wrośnięte korzeniami z dniem przy Ziemi, i z łodygami, przemierzającymi cały świat, gdy wówczas kierunki tego świata nie mają już żadnego znaczenia dla naszego miejsca. Będąc w jednym punkcie skupienia, to oznacza być wszędzie, ale nie rozproszeni, ale ponad tymi wszystkim atomami, jako istota nie potrzebująca stałego zasilania, czerpania, żarcia, produkcji, jako substancji biologicznej wpływające na komórki i zarazem fizycznie wypływające do komórek. Taka gra fizyki i biologii. A ponad tym jest tylko czysty eliksir, jakim jest zasilane wnętrze drzewa życia. Jako drzewa energii, a inaczej jest to jajo. Głębia macierzy, mleczko, czy też kropla, uzyskana poza granicami naszej wyobraźni i umysłu. Ponad biologiczne uwarunkowania i fizyczne, czyli gadzie. To technologia nadatomowa, ponadeteryczna. Taka jest istota zwana jako człowiek, czyli człon wieku, niewolnik czasu, gad. Element społeczny, naukowy eksperyment własnego postępu. Jednak jesteśmy czymś więcej niż ta materialna mentalność. Każdy, kto odczuł przez moment swojego attara, poczuł się jak w środku tego jaja, a nie jak tylko forma Graal. Inaczej gadzia skorupa powierzchowności życia, czyli obraza. Robią tak nas w konia z tą osobliwością, bo 100 lat to rdzenny człowiek, 6 pokoleń. Jednak gdziekolwiek byśmy byli, to my wyznaczamy punkt obserwacji, a tam jest pałac jako jajo. Kropla. W naszym drzewie. I to jajo zobaczy każdy, obojętnie gdzie będziemy, ale ta kropla jako pałac, nie ma na to konkretnego słowa, bo ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić, że żyją w tym środku, a co dopiero jak zobaczą to, jak wygląda już od środka. Sama energia nie ma punktu, a więc bardziej jest jak słup i promień, czyli drzewo. A nas interesuje to, co jest w środku. Środkiem energii jest to jajo, mleczko kropli, to jest ta rzeczywista osłona. Attar. Zatem jak wyłączyć czas? To znaczy inaczej, jak wynurzyć się lub wyskoczyć z gara? Odpowiedź już uzyskaliśmy, gdy ustaliliśmy, że Ziemia nie jest planetą i że możemy jedynie zobaczyć coś od środka, a nie od zewnątrz. Wiedząc o tym, w którym miejscu obecnie jesteśmy i w jakim stanie, pod jakim ciśnieniem. A wówczas doznamy oczywistego uczucia, na jakiej Ziemi tak naprawdę żyjemy, i wtedy się wynurzymy. Wynurzając się z czegoś fizycznie, zawsze mamy to samo wrażenie, jakbyśmy się wykluli ponownie z jajka, ale to tylko biologiczne uwarunkowania, bowiem naturalnie nadal znajdujemy się w środku i jest to normalne. Wszelkie inne odczucie życia na zewnątrz Ziemi jest spowodowane utratą dostępu do rzeczywistego tlenu i atmosfery. Gdyż nasze ruchy są ograniczone, tak samo i widoczność tego, co jest poza basenem wody. Ten obecny stan ziemski można określić jako drugi poziom zatopienia, pierwszym poziomem było zatopienie świata gigantów.